Zawitałem do Królestwa Żeberek. Jestem w restauracji Żeberka we Wrocławiu i dzisiaj pokażę Wam to miejsce od kuchni. Popróbuję wielu mięsi, a także porozmawiam z właścicielami, o co tutaj w ogóle chodzi. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Jestem właśnie we Wrocławiu i przyjechałem tutaj po to, by odwiedzić restaurację Żeberka. Poznałem ją po raz pierwszy 2 lata temu, kiedy nie była jeszcze restauracją, a food truckiem. Jak może pamiętacie, zjadłem wtedy tam bułę Wrocław z luzowanym żeberkiem wieprzowym, bo jak sama nazwa wskazuje, knajpka Żeberka specjalizuje się w żeberkach właśnie. Właśnie oprócz buł z luzowanym żeberkiem można tam zjeść po prostu żeberka wieprzowe. Od roku to miejsce działa także stacjonarnie przy ulicy Świętego Antoniego. Menu względem food truckowego troszkę się powiększyło, pojawiły się nowe pozycje. I dzisiaj nie tylko ich spróbuję, ale również porozmawiam z właścicielami, braćmi Markiem i Marcinem, a także zajrzę na kuchnię, sprawdzając jaki sekret za żeberkami stoi. Dzisiejszy film powstał pod patronatem marki Volt, czyli aplikacji do zamawiania jedzenia online, którą na pewno kojarzycie oglądając ten kanał na bieżąco. Restaurację, którą odwiedzę, wybrałem samodzielnie. Odwiedzam ją z własnej inicjatywy i nie jest to współpraca z restauracją, a z aplikacją. Zaznaczam to, bo w poprzednich filmach z Voltem o Roger Todd Foods, o włoskich pizzeriach czy o kwadratowym psie tego nie robiłem i były lekkie nieścisłości w komentarzach. A patron odcinka marka Volt ma dla Was 2 kody zniżkowe. Kod Maciej Zeberka daje 10 zł zniżki na zamówienia w dostawie tylko i wyłącznie z Żeberek we Wrocławiu, a drugi kod zniżkowy Maciej Volt daje 4 razy 15 zł zniżki na zamówienia w dostawie z dowolnego miejsca, ale jest ważny tylko dla nowo zarejestrowanych użytkowników aplikacji. Ten pierwszy kod ważny jest dla wszystkich. Ja wstaję właśnie z ławeczki i lecę na Żeberka. No, jesteśmy nie gastronomiczni zupełnie. Pracowałem całe swoje zawodowe życie w handlu, w eksporcie. Ja jestem z wykształcenia inżynierem lotnictwa, od lat pracowałem właśnie przy samolotach. Trochę inne tematy niż gastronomia, ale do tej gastronomii zawsze nas ciągnęło. Jesteśmy braćmi. Zawsze opowiadam, że zaczęło się od House of Cards i Franka Underwooda jedzącego żeberka. W momencie, jak zacząłem oglądać House of Cards, zeszło mi się z moim pierwszym wyjazdem służbowym do Stanów. Pamiętam, byłem w Krakowie w hotelu, miałem klientów i zamiast spać oglądałem to House of Cards i chyba 2 albo 3 dni później leciliśmy do Stanów. I skończyło się tym, że po prostu żeberka były jedzone, nie? To był 2012 albo 2013 rok. Ostatnią rzeczą, którą jadłem w Stanach na śniadanie w Los Angeles, były żeberka. Przyleciałem do Polski i to był 11 listopada, pamiętam, był długi weekend i poszedłem na żeberka. Do knajpy, która generalnie fajne mięso serwuje, no ale no, to nie było to, nie? Trzeba było nauczyć się samemu robić, żeby zjeść to, co jedliśmy tam. Zacząłem te żeberka robić po prostu w domu i przyszedł moment taki w zawodowym życiu po prostu, że ja już uznałem, że mam dość pracy dla kogoś, szukałem jakiegoś pomysłu na siebie. Gotowanie było, powiedzmy, moją taką pasją, hobby. To była jedyna opcja, jaką widziałem. Zaczęło się od jego pomysłu na żeberka, a później razem to doskonaliliśmy, bo później na każdej imprezie, na każdym grillu szykowaliśmy te żeberka i dzieliliśmy się na tej zasadzie, że później Marcin je szykował, a ja robiłem je już do wykończenia na samym grillu. W 2022 roku otworzyliśmy food trucka, bo też uznaliśmy, że jakby pójdziemy bezpiecznie, tak? Nie będziemy się ładowali od razu w lokal, bo jednak no nie wiadomo jak będzie. Poza tym też truck daje to bezpieczeństwo, że na zasadzie nie idzie w jednym miejscu, zawsze go przeparkowujesz, drugie są zloty, są eventy. Ja miałem słodkie stanowisko na etacie w korporacji, gdzie było naprawdę bardzo wygodnie, ale jakby też chciałem spróbować czegoś nowego i przez pierwszy okres, jak byliśmy na food trucku, ja łączyłem i pracę na etacie z pracą na food trucku. Do 15 byłem w biurze, zamykałem laptopa, przyjeżdżałem na trucka i siedziałem jeszcze na trucku. Trucka otworzyliśmy w kwietniu 22, a w kwietniu 23 już otworzyliśmy lokal. Wypowiedzenie z etatu złożyłem 2 dni po tym, jak podpisaliśmy umowę na najem lokalu. Pokażemy różnicę między różnymi żeberkami. To jest takie najbardziej klasyczne polskie cięcie, tak zwane żeberko ekstra paski. Tak, czyli mamy, tutaj mamy żebro i mamy tą całą kapę, kawał mięsa. To się nadaje, powiedzmy, do duszenia, tak, takie jakieś potrawki zalane piwem i tak dalej, nie? Bo po prostu mamy gruby kawał mięsa i to po prostu trzeba długo, wolno gotować, wtedy dopiero mamy efekt, natomiast to się zupełnie nie nadaje do tego, co my robimy. Ludzie się dziwią, że te żeberka, które my mamy, są takie cienkie, nie? Natomiast no, rzecz polega na tym, że po prostu to jest zupełnie inny rodzaj cięcia, po prostu tniemy przy samych kościach, tak? Natomiast żeberko boczkowe ma po prostu
mnóstwo mięsa tutaj między kośćmi. My używamy mięsa sokołowa. Taki pasek waży średnio 710 gramów. Żeberko żeberkowi nie jest równe. Cięcie mięsa w Polsce, które my znamy głównie i z którym ludzie sobie kojarzą te żeberka, to jest zupełnie inne mięso i zupełnie inny rodzaj mięsa niż to, które jest używane w Stanach. I my jakby też staramy się trochę rozszerzyć te horyzonty tutaj i korzystamy właśnie z takiego cięcia mięsa, na którym to oryginalne amerykańskie barbecue funkcjonuje. Używamy sokołowa z kilku powodów. Przede wszystkim super produkt. Naprawdę mięso bardzo, bardzo jakościowe, bardzo mało wycieka z tego mięsa przy obróbce. No i powtarzalność. Wiemy, co dostajemy. To jest żeberko boczkowe, czyli mamy po prostu jakby, jak klatka piersiowa świnki jest, no to jest część jakby przednia i część tylna. Tak wygląda kość z żeberka boczkowego, którą wyjmujemy do po upieczeniu, jak robimy burgery. Natomiast tu mamy żeberko schabowe, czyli jakby z tej tylnej części widać, że one jest krótsze i idzie nam w literkę U, nie? Dlatego te żeberka schabowe są zazwyczaj mniejsze. Troszeczkę też inna jest struktura mięsa. No po prostu my się od razu nastawiliśmy na żebro boczkowe, czyli tak zwane spare ribs, nie? To jest spare ribs, a to jest baby back. W tej amerykańskiej nomenklaturze. W momencie, kiedy już robiliśmy menu tutaj do lokalu, no to było wiadomo, że musimy dołożyć przystawki. Oprócz street foodu też zrobić dania takie, powiedzmy, restauracyjne. No i szukaliśmy różnych pomysłów na różne dania, które są, powiedzmy, nie wiem, tak jak mamy nasz kubełek Montreal. O, to będzie dobry przykład. To jest na podstawie Putina kanadyjskiego, no tylko w Putinie nie ma żeberka, a my po prostu uznaliśmy, że jakby samo danie jako pomysł jest super, tak? Frytki zalane tym sosem, po prostu takie mocno comfort foodowe, dołożyliśmy żeberko, nie? Do robienia gravy do Montreala używamy w tym momencie tłuszczu, który uzyskujemy po pieczeniu żeberek i ma to same plusy, bo po pierwsze jest to dużo smaczniejsze, bo to przechodzi naszą przyprawą. Ładny kolor będzie gravy, co zobaczymy na końcu, a po trzecie no jest tanie, bo nie używamy masła, nie? Którego używaliśmy wcześniej. W dużych ilościach, nie? Nazwijmy to klasyczny sos pieczeniowy z twistem. Troszeczkę to podkręciliśmy po swojemu. I zaraz dołożymy soki z mięsa. Już widzisz, jaki kolor się ładnie robi. I tym teraz będziemy polewali frytki. Tak, na to pójdzie żeberko. Będziemy grillować ser, sosy. I co? Szypiorek na koniec. Kubełek Montreal to taka wariacja na temat loaded fries. Mamy frytki, mamy trzy sosy, w zasadzie mamy gravy, mamy sos barbecue, mamy majonez, do tego pocięte luzowane żeberka wieprzowe i ser, który jest czymś pomiędzy halloumi a mozzarellą. Serię robi malinowa zagroda specjalnie dla żeberek. Frytki też są posypane jakąś mieszanką przypraw, czy to ta sama co do żeberek. Możliwe, bardzo mięsnie to pachnie. Smaczne, myślę, że na maksa też sycące. Całą taką Michał opędzlować to jak zjeść porządny obiad. I ten ser jest naprawdę fajny, o konsystencji mozzarelli, ale jednak bardziej słony. Przez to trochę właśnie przypomina halloumi. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie bawić się z kośćmi, możecie zamówić sobie właśnie kubek Montreal. Smaki dość podobne, bo to w końcu to samo żeberko. Tutaj jednak za to bardzo dużo frytek. Także jak lubicie takie chrupiące, mięciutkie w środku fryteczki, no to jak znaleźć. Nasza przystawka, kroketasy, no klasyczny hiszpański tapas, nie? Kroketas de jamon, no po co dawać szynkę, jak można dać żeberko? Mam tutaj na stole bardzo dużo przystawek. Zamówiłem wszystkie przystawki, jakie są dostępne w karcie i można je zamówić w takim właśnie zestawie przystawek. Kiedy przychodzicie ekipą, no to właśnie na coś takiego możecie się skusić. Tutaj mam kroketas, hiszpańskie kroketas, ale nie z jamon serrano, a z żeberkiem wołowym w środku. Kule potężne do maczania w sosie pomidorowym z oregano. Tak to w środku wygląda, masa żeberkowo-beszamelowa, takie wręcz półpłynne w środku. Przy krojeniu zawsze mamy ścinki. Z tych ścinek potem przerabiamy je tak, że robimy farsz do pierogów z żeberkiem wołowym, które potem są smażone. A tutaj z kolei pierogi z żeberkiem wołowym w środku również. I do tego sos ranch, czosnek, zioła, jogurt. Ale strzeliło mi. W środku jest bardzo soczysty żeberkowy farsz, bardzo dobry. Te pierogi są smażone, także ciasto jest troszkę chrupiące, ale ten farsz jest turbo soczysty. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak soczysty. Fajne te pierogi, naprawdę fajne. Nie ukrywam, że ze wszystkich przystawek najbardziej interesowały mnie Korean Fried Ribs, czyli smażone żeberka wieprzowe w takiej glazurze bardziej koreańskiej. Podejrzewam, że troszkę pikantne, troszkę słodkie, posypane sezamem, posypane szczypiorkiem. Tak to wygląda.
Kocha, świetna glazura. Sos trochę jak Korean barbecue. Słodki, klejący, nie jest jakoś bardzo pikantny. No i do tego smażone żeberko. Nie no, to żeberko to jest prawdziwy hit. Pięknie mięsko odchodzi od kości, pychota. No i z mięsnych przystawek są jeszcze kofty jagnięce podane z sosem miętowym. Cztery takie pulpeciki powiedzmy. I to całkiem soczyste. Ostatnio gdzieś jadłem kofty jagnięce, to nie były tak soczyste. Tutaj naprawdę fajne, no i świetnie pasują do tego miętowego sosu. Bezmięsne przystawki też można w żeberkach zjeść. Tutaj są ziemniaki jak z ogniska, podane z cacikami. Bardzo fajnie wyglądają te pyrki, faktycznie jak takie wyjęte przed chwilą prosto z ogniska. Z zewnątrz chrupiące, w środku mięciutkie, posypane solą. Te cacyki bardzo smaczne, ale gdyby nie było cacików, również dobrze by się te ziemniaczki jadło. Są też takie klasyczne papryczki padron, posypane solą, jak w Hiszpanii. Równie pyszne jak kilka tygodni temu w Maladze, do piwka, do winka, idealne. No i ostatnia bezmięsna rzecz to kukurydza. Kukurydza nie jest w tym zestawie przystawek. Ona została wprowadzona na Restaurant Week i w karcie zostanie. Jest to kukurydza imitująca żeberka. Patrzcie, taka wygięta, jak faktycznie żeberkowa kość. I wydaje mi się, że przyprawiona tą samą mieszanką przypraw co mięso. Jeszcze żeberek wieprzowych, takich klasycznych, tutejszych nie jadłem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie to. Mocno paprykowa mieszanka przypraw. Miesza się tutaj ze słodyczą kukurydzy. Dobra, jak słyszałem o żeberkach z kukurydzy, to wewnętrznie troszkę się śmiałem, ale jest to całkiem smaczne. Żeberek w życiu mi nie zastąpi, ale kiedyś mógłbym coś takiego jeszcze raz zjeść. Ze wszystkich przystawek najbardziej posmakowały mi te koreańskie żeberka. Przepyszne. Na drugim miejscu dałbym chyba pierogi. Wiele miejsc specjalizuje się w różnych rzeczach. Nie jest nic dziwnego, że restauracja podaje tylko makaron albo tylko pizzę, ale żeby skupić się na jednym rodzaju mięsa, to już jest też takie dość mocno wyspecjalizowane. Dlatego staramy się z tego jednego rodzaju mięsa, czyli z żeberka wieprzowego, które używamy, zrobić jak najszersze menu, żeby trafić do jak największej ilości ludzi. Jeszcze nie wymyśliliśmy deseru? Ale to myślę, że jest przed nami, żeby wymyślić jakiś deser z żeberek. Tu mamy naszą przyprawę, też robimy ją sami z 8 składników. Nie jak w KFC, 11 herbs and spices. Proporcje powiedzmy niech będą naszą tajemnicą, natomiast jest tu dwa rodzaje papryki, czosnek, sól, pieprz, cukier, no i oczywiście oregano, które musi być wszędzie. Proces wygląda tak, że każde żebro nacieramy z dwóch stron. Robicie codziennie? Jak to wygląda? Codziennie na kolejny dzień, bo no, staramy się, żeby co najmniej 24 godziny w tej przyprawie poleżało. Im dłużej, tym lepiej. Natomiast idea polega na tym, że przyprawiamy, zawijamy w folię. Tak zrobione żeberko, przyprawione żeberko na co najmniej 24 godziny idzie do lodówki, żeby ładnie nam przyprawą przeszło, po czym trafia do pieca. Po piecu dopiero idzie na grill, już na wykończenie, nie? Na wydawkę. Ja jestem odpowiedzialny jakby za przód restauracji, czyli cała obsługa, cały bar. Marcin za to jest odpowiedzialny za kuchnię, procedury kuchenne, ustawianie grafiku, zatrudnianie ludzi na kuchnię. Jeżeli chodzi o ustalanie menu, wymyślanie nowych rzeczy, robimy to wspólnie. Przyprawiamy żeberka w naszej przyprawie, leżą sobie co najmniej dobę, potem my je pieczemy najpierw. I w tym momencie już mamy wykańczanie, nie? Czyli leci na grilla, zaraz będziemy smarowali sosem i jeszcze kończymy to pod salamandrem po to, żeby się nam ładnie sos skarmelizował. To też jest coś ekstra, jeśli chodzi o smak żebra, bo kiedy robiliśmy je na traku, nie mieliśmy ognia, tak? W tym momencie żebrylko też jest fajne to, że nogi nie zawsze poliże troszeczkę. Gotowe już? Tak jest. Ładnie przypieczone. Do tego nasze ziemniaki z ogniska. Oliwa, którą też sami doprawiamy tymiankiem, czosnkiem, troszeczkę jeszcze soli. Przyprawa, bez której żyć nie może. Tak, oregano. Ostatnio miałem pytanie, przyprawa, bez której nie możesz żyć, to zamiast powiedzieć sól, powiedziałem oregano. Sos barbecue robimy sami na bazie tego, co wypływa z żeberek podczas pieczenia. Nie? Zbieramy soki, podczas pieczenia z żeber wypływają i potem robimy na bazie tego właśnie sosi, który potem wygląda o tak. Przystawki przystawkami, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, o cały pasek żeberek, to się nazywa tutaj furlak, podane z sosem barbecue, do tego ziemniaki jak z ogniska, te które były w przystawkach, oraz sałatka kolesław. Najważniejsze jest to żeberko. Dobre i soczyste mięso, fajnie przyprawione i ten sos też jest naprawdę super.
Jak widzicie, mięso od kości odchodzi wzorowo. Jest soczyste, nieprzesuszone, ani też nie jest za bardzo tłuste, także naprawdę świetne. Bajka. Jakby było mało sosu barbecue, to tu jest więcej. Można sobie żeberka dodatkowo polać, ale moim zdaniem nie trzeba. Same w sobie z tą delikatną glazurą są naprawdę genialne. Ja tutaj na jednym pasku żeberek nie poprzestanę, już mam drugie, które są jednak z inną, bardziej azjatycką glazurą. To jesteśmy w naszej głównej sali na przy wejściu, nazwijmy to w ten sposób, w której mamy cały bar. Mamy nasz mural z świętym Antonim, z żeberkiem, który namalował nam Argentyńczyk, nasz przyjaciel, który jest przewodnikiem po Wrocławiu. I w całym habicie jego są uwzględnione właśnie elementy historyczne z Wrocławia, typu hala stulecia, typu krasnoludki z pomarańczowej alternatywy. Jako aureole ma tarczę z zegara rynku wrocławskiego. A tutaj co macie? Zorganizowaliśmy coś, co nazywaliśmy festiwalem żeberek. Był to festiwal All You Can Eat. Można było przyjść, usiąść i jeść żeberka, aż się pęknie. Rekordzista zjadł, to jest 61 kości, czyli 6 pasków żeberek, takich naszych normalnych porcji, które serwujemy. Nie wiem jak. 2 kilo mięsa praktycznie trzeba powiedzieć. No, nie, znaczy no samego mięsa. Nie wiem jak, w jaki sposób był to w stanie zmieścić, ale tak. Ile mu to zajęło? 3 godziny? Coś takiego. 3,5? Mieliśmy bardzo dużo gości, przyszło na festiwal. Wszyscy zadowoleni. To też fajnie, bo za każdym razem dawaliśmy żebra w różnych sosach, więc to też była opcja spróbowania po prostu różnych smaków. Postanowiliśmy, że na razie raz na kwartał będziemy to robić. Więc mieliśmy w lutym, prawdopodobnie w maj, czerwiec. Poprzednie żeberka to był full rack, a tutaj full rack azjatycki z sosem teriyaki, ze szczypiorkiem, z sezamem. Nie jest to to samo, co miałem na przystawkę, to nie jest Korean fried ribs. Ta glazura będzie trochę inna, no i też nie było to smażone, także trzeba spróbować. Do tego ryż, do tego sałatka i do tego taki żółty sos, to jest spicy mayo, ale zobaczmy same żeberka, tak to wygląda. To mięso jest tak samo przyprawione, ale ma inną glazurę. Ona wydaje mi się słodsza od poprzedniej, też słodsza w taki bardziej miodowy sposób. Sałatka też w takim azjatyckim stylu, też mam tutaj sporo sezamu, dressing też lekko słodkawy. Mięso doskonałe, ta glazura nawet nie wiem czy mi bardziej nie smakuje, ja lubię takie azjatyckie klimaty i tutaj w tych żeberkach też mi one mocno siedzą. Jak kochacie żeberka, to warto tutaj wpaść i na takie azjatyckie i na te klasyczne, a ja tutaj jeszcze spróbuję kilku żeberkowych dań, mimo że highlighty są za nami, no to coś czuję, że jeszcze parę pyszności tutaj wleci. O, taka ładna, to ja nie widziałem takiej nagrody jeszcze, niedawno było chyba wręczenie, nie? Tak, była gala w lutym. W lutym była gala, w Warszawie pojechaliśmy odebrać nagrodę. Dziękujemy za wszystkie głosy. Chodziliśmy na pub quiz i poszedłem pierwszy raz z kolegą i musieliśmy się jakoś nazwać. Nazwać zespół, a w tym czasie latała reklama w telewizji jakiegoś środka na wątrobę czy na trawienie, że pan, takie starsze małżeństwo, przychodzi do znajomych i pan takim tęsknym głosem mówi: o, żeberka. A pani mówi: nie, ty nie możesz, bo masz chorą otropę. I my wtedy siedzieliśmy na tym papkujcie, dobra, będą żeberka z tym właśnie, z wykrzyknikiem, bo właśnie z tym takim tęsknym jeszcze zaśpiewem. Żeberka. Otóż macie fajne tutaj stroje, z tyłu napis Eat More Dips. I tu mamy drugą salę, gdzie organizujemy też imprezy. Też ten sam artysta, malarz tam wymyślił, też jest powiązany z całą historią Wrocławia. Są ukryte elementy różne, nie wiem, strzały na przykład symbolizują najazd tatarski w XIII wieku. Jak się przyjeżdża pociągiem do Wrocławia, tak, wychodząc z dworca, jest taki słynny neon Dobry Wieczór we Wrocławiu, więc to jest ten pan, który się z neonu. Brat Napoleona. Tak, no, który tutaj w momencie, jak Napoleon w XIX wieku walczył z Prusami, brat Napoleona tutaj operował. Lew to jest Przemyślidów, godło dynastii z Czech, tak? Bo Wrocław przez wiele lat też był pod czeskim panowaniem. Fernando jest przewodnikiem, więc po prostu powsadzał różne elementy z historii Wrocławia do muralu. Bardzo nam zależało, żeby znaleźć żebra jagnięce. Próbowaliśmy różne, kupowaliśmy całe jagniaki, próbowaliśmy je rozbierać sami, no nie szło, po prostu strat, mnóstwo mięsa, mało. Jakby dopiero wtedy do mnie dotarło, dlaczego jagnięcina jest taka droga, nie? Po prostu jak mało jest, owca waży, nie wiem, 30-40 kg,
a tak naprawdę używamy bardzo mało z tego, co jest. To jest po prostu banalna rzecz, jeśli chodzi o obróbkę, bo dajemy tylko sól, pieprz, oregano, czosnek i sok z cytryny, to leci na grilla i podajemy potem z frytkami i z cacykiem. Wspomnienie wakacji z Grecji. Wspomnienie wakacji w Grecji, czyli żeberko jagnięce. Marcin jest chyba wielkim fanem jagnięciny. To jest specyficzne jednak mięso. Tutaj jest bardzo delikatnie przyprawione solą, cytryną, oregano, pieprzem i czosnkiem. Smaczna i soczysta jest ta jagnięcina. Żeberko jagnięce czasem znajdzie się w restauracjach jako comber jagnięcy. Tutaj podane z sosem tzatziki. Mięso jest fajne, soczyste, zrobione na ogniu, co czuć jeszcze wyraźniej niż w przypadku żeberek wieprzowych. Ma ono też moim zdaniem troszkę więcej takich tłustszych części, ale jeśli lubicie jagnięcinę, to na pewno docenicie. W zestawie są też tzatziki, tak jak mówiłem, oraz frytki posypane oregano. Tutaj oregano króluje obok żeberek. To jest szponder. Całą noc pieczemy w niskiej temperaturze. W środku mamy rosołek, mamy wino, mamy tymianek i dostajemy na końcu coś takiego, nie? Więc sobie ten, wyciągamy kości. One tak luźno same wychodzą, no. Nic nie trzeba się siłować z nimi, nic. To leci do szokówki, żeby się schłodziło i kroimy na cienkie plasterki. Z tego, co nam zostaje, tutaj robimy, powiedzmy, demiglasa, takiego naszego, którym żebro wołowe jest potem polewane. Czas na żebro wołowe. Ono jest tutaj wolno pieczone przez 10 godzin. Jest pokrojone na takie plastry, podane na kości, oblane sosem z redukcji tego, co zostało z pieczenia. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju sosu demiglas. Mamy też ziemniaczany gratin oraz sałatkę. Biorę się za mięsko, za najważniejsze. To mięso jest takie już, widzę od razu, rozpadające się. Pewnie będzie się rozpływać w ustach. I też jest bardzo, bardzo soczyste. To się powtarza w kontekście wszystkich mięs, których tutaj próbuję, że jest to czyste, często właśnie takie rozpływające się w ustach, a to żebro wołowe jest najbardziej, zdecydowanie. Ono ma trochę więcej takich tłustych elementów, co po prostu widać gołym okiem, ale jest naprawdę pyszne. Ja to generalnie chyba wolę żebro wołowe od żeberka wieprzowego, choć tutaj miałbym pewną zagwozdkę, gdybym przyszedł do żeberek po raz drugi i chciał zjeść tylko jedno danie, a nie osiem. No to bym się długo zastanawiał, co wybrać. Czy żebro wołowe, które jest świetne, czy też te żeberka wieprzowe, które również są fantastyczne. To są dwa totalnie różne mięsa, więc pewnie w zależności od tego, na co miałbym ochotę. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o samo mięso, to żebro wołowe ma taki bardziej głęboki smak. Ten smak pochodzi z samego mięsa, a niekoniecznie z tych przypraw czy glazury. Próbuję jeszcze tego gratin. Dobry, fajny dodatek do tego. Dobrze to jest wszystko w tych zestawach dopasowane, za to żeberka muszę pochwalić. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego, co mamy, przygotować na wynos czy na dostawę, bo wiemy, w jaki sposób to się zachowuje po jakimś czasie, jak ostygnie, jak będzie trochę musiało poczekać, dlatego rzeczy typu właśnie żeberko w sosie teriyaki albo nasze Korean fried ribs, które robimy tylko na miejscu, mimo że ludzie proszą nas, żeby przygotować je na wynos, wiemy o tym, że one jak ostygną, jak nie będą zjedzone od razu, nie będą smakowały po prostu. Co się najlepiej sprzedaje na dowóz? Bułki. Bułka, nasza flagowa bułka Wrocław, która jest, no, jest wygodna do wzięcia po prostu na wynos. My dodatkowo wszystko pakujemy w folii, żeby nie ostygło, żeby było ciepłe jak dojedzie. No i bułka nie traci tej formuły, jakby struktury. W naszej cenie szarpanie żeberka nie ma sensu, no bo się płaci za płat mięsa. Po to, żeby on też wyglądał, dlatego po prostu zaczęliśmy robić testy z tym wyciąganiem kości. Zadziałało i dlatego ładujemy takiego, no, kotleta w tym momencie, tak? Nie robimy szarpanki. Żebro po wyjęciu z pieca wygląda jakby w ten sposób, tak? Po prostu mamy mięciusieńki ten. Z tego robimy też porcje do burgerów naszych. Czyli zluzowany kawałek mięsa leci na grilla. Fantastyczny roller do masła. Mamy tutaj cały czas rozpuszczone masełko. Przy kręceniu mamy świetnie na maślaną bułę, nie? Nie? I odkładany już sobie na chłodniejszą strefę, żeby tylko nam się serek rozpuścił. No i boczek. Boczek też troszeczkę, żeby... On już jest lepiej upieczony, natomiast dostaje jeszcze ten, nie? Jeszcze trochę ognia. Ten sam, tak. To jest ten. Pikle, które sami robimy. Pomidor, tym razem nie porąbany siekierą. Nasz Kolesław. No i czas na hity dowozowe, czyli buły. Ja też żeberka poznałem przez bułę, nie przez tą, co mam tutaj,
Tylko przez to. To jest buła Wrocław. O niej zaraz. Jeśli chodzi o dowóz, no to możecie zamówić z żeberek w aplikacji Volt, też w ramach subskrypcji Volt Plus, dzięki której macie darmowe dostawy, czyli płacicie 15 zł bez grosza miesięcznie, ale potem nie płacicie już za dostawę z naprawdę wielu restauracji. Subskrypcja Volt Plus obowiązuje nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych polskich miastach. No i jak sobie tak szybko w głowie policzycie, to wystarczy dwa razy w miesiącu zamówić z jakiejś knajpy, żeby to się opłacało. Jeśli zamawiacie jedzenie z dostawą do domu częściej, no to już w ogóle się opłaca. Ja sam korzystam, bo zamawiam dużo. Przejdę do buły. Buła Phuket, czyli trochę taka tajska. Poza luzowanym żeberkiem mamy tutaj kolendrę, mamy salsę z ananasa i mango, mamy spicy mayo, no i troszkę zielonego dla koloru. Wszystko w takiej fajnej, lekko maślanej bułce chyba. Dobrze one wyglądają, mają chyba je tutaj od początku, tak coś kojarzę. Już wtedy bułka zrobiła na mnie dobre wrażenie. Cebula jeszcze jest. Ta salsa jest świetna. Ona tutaj poza żeberkiem robi tą bułę. Słodkawa, owocowa, lekko kwaśna, ale też przy tym dość pikantna. Chyba najbardziej pikantna rzecz dzisiaj. A przy tym to mięso tutaj nie ginie. Bardzo wyraźnie czuć smak samego żeberka. Sos jest do podkreślenia, do podkręcenia. I w zestawie dostaniecie też oczywiście fryteczki. Buła Wrocław to buła, w której jest nie tylko żebro. Jest też boczek. Jest pomidor. Są pikle z ogórków własnej produkcji. Do tego cebula i kolesław. Dobrze mi znana bułka. Nawet ją nominowałem chyba w 2022 roku w kategorii street food. To jest to. Tutaj też na pierwszym planie jest mięso oraz sos. Sos musztardowy, bardzo wyrazisty, świetnie pasujący do całej kompozycji. Bardzo smakują mi też tutaj szepikle, one tutaj wprowadzają taki element kwaśny, bardzo pożądany. No i wszystko znowu w świetnej bułce. Smaki będą bardziej klasyczne, świetnie pasujące do tego mięsiwa. No i nie dziwię się, że buła Wrocław jest tutaj prawdziwym bestsellerem, zwłaszcza w dostawie. Mamy bardzo super ekipę, która nam od początku pracy na food trucku rośnie. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo większość naszych pracowników zostało z nami, jest z nami praktycznie od początku, więc naprawdę trafiliśmy na super, super ludzi. W tym roku skupiamy się na tym, żeby tutaj cały czas poprawiać. Dodatkowo we Wrocławiu otwieramy na jednym z beach barów kontener. Mamy traka cały czas, trak jeździ po różnych eventach, tam sprzedajemy żeberka. Mamy fajną, generyczną nazwę, żeberka, i różnych jedzeniowych, trzysylabowych tematów może być więcej na przyszłość, nie? Docelowo chcielibyśmy się przenieść z tym do większego lokalu, a tutaj sprawdzić coś nowego. Jakbym powiedział, że się najadłem, to bym chyba skłamał, bo się po prostu nafutrowałem po brzegi. To była prawdziwa żeberkowa uczta. Moi faworyci to żeberka wieprzowe na oba sposoby, buły z żeberkiem luzowanym oraz to koreańskie smażone żeberko. To, co warto podkreślić, to to, że większość dań bazuje na tym samym żeberku wieprzowym, tym tak samo doprawionym, więc mimo różnych dodatków, mimo różnych glazur, te dania będą smakowały dość podobnie, więc myślę, że to nie jest miejsce, do którego idziemy i dzielimy się daniami. Tylko zamawiamy jedną porcję dla siebie i nią się cieszymy. Same mięsiwa naprawdę rewelacyjne, a w Królestwie Żeberek chyba głównie o to chodzi. Pamiętajcie o kodach zniżkowych w aplikacji Volt. Macie i Żeberka, kod dla wszystkich nowych i starych użytkowników. Daje 10 zł zniżki na zamówienia w dostawie tylko i wyłącznie z restauracji Żeberka. A kod Maciej Volt, on jest już tylko dla nowych użytkowników, ale działa w całej Polsce. Daje 4 razy 15 zł zniżki, czyli 15 zł zniżki na 4 pierwsze zamówienia w dostawie. Dawajcie znać w komentarzach, czy lubicie jeść żeberka, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.